to już prawie 3 lata dzielą nas od premiery Samsunga Galaxy S8. Smartfon ten mimo perspektywicznie krótkiego okresu na rynku stał się niemalże legendą koreańskiego producenta, aktualnie oferując potencjalnym konsumentom nadal sporo za naprawdę niewiele. Jak przetrwał próbę czasu, co nadal bangla, a co już nie do końca? Zapraszam na drugi odcinek serii Czy Warto w 2020, w którym gościnnie wystąpi nie kto inny jak Samsung G950, znany raczej jako Galaxy S8. Jak dziwnie to nie zabrzmi, S8 po niemalże 3 latach wygląda tak młodo i świeżo jak ja kiedy ogolę gębę, czyli naprawdę młodo. To jeden z tych smartfonów, który niesamowicie dobrze przetrwał próbę czasu. Zestawiając go z tegorocznym Google Pixelem 4, bez zastanowienia wybrałbym S8. Prawdę mówiąc, poza stosunkowo niewielkimi pasami startowymi na froncie urządzenia, nie ma do czego się przyczepić. Telefon posiada certyfikat wodoszczelności IP68, wspiera ładowanie w standardzie Qi, ma jacka, złącze USB-C, złącze na karty pamięci, no i jest po prostu wszystko. Samo umiejscowienie czytnika linii papilarnych z tyłu w przeciwieństwie do modelu z plusem jest także ok, jeżeli na uczysz się wyczuwania jego umiejscowienia, tak często myliłem się z obiektywem aparatu, to i do samej prędkości nie będziecie mieli większych zastrzeżeń. Front oraz tył chroniony jest Gorilla Glass 5, a wokół telefonu przechodzi piękna wypolerowana na głęboki połysk aluminiowa rama do złudzenia przypominająca stal. Samsung Galaxy S8 w temacie konstrukcji to nadal ścisła czołówka. Podobnie można powiedzieć o ekranie. Ten Super AMOLED o przekątnej 5,8 cala, stanowiący blisko 84% zagospodarowania frontu urządzenia, to bardzo dobry wyświetlacz. Zresztą, jak sama technologia. Ten wspiera HDR10, Always On Display oraz oczywiście u dołu mamy funkcję 3D Touch, odpowiedzialną za przycisk domowy. Głęboka czerń, mocne nasycenie kolorów, dodatkowo oczywiście możliwość personalizacji urządzenia poprzez włączenie filtru światła niebieskiego, trybu nocnego, zmiany rozdzielczości ekranu, HD+, Full HD+, oraz WQHD+, natomiast musimy mieć z tyłu głowy fakt, że im większa rozdzielczość, tym bateria będzie mocniej drenowana, a o niej też mam sporo do powiedzenia, o tym powiem za chwilę. Oczywiście mamy też możliwość zmiany trybu ekranu, wyświetlacz w trybie adaptacyjnym, wyświetlacz w trybie kinowym, zdjęcia bądź podstawowym. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby dostosować balans bieli w zależności od naszych potrzeb. Pod względem wydajności jest i dobrze, i niedobrze. Na polski rynek wjechała wersja Exynos 8895 i na bazie tej wersji przygotowałem dla Was dzisiejszy materiał. Jest to 8-rdzeniowy układ wykonany w technologii 10 nanometrów. W tym samym czasie jeszcze na rynek amerykański oraz chiński weszła wersja ze Snapdragonem 835 w tej samej 10-nanometrowej technologii. W zależności od wersji, którą wybierzemy, w przypadku Exynosa mamy układ graficzny Mali G71 MP20, w przypadku Snapdragona Adreno 540. Pod względem wydajności, mając gdzieś z tyłu głowy fakt, że mamy tutaj dodatkowo 4 GB pamięci RAM, jest to poziom satysfakcjonujący i podejrzewam, że większość użytkowników nie wiadomo jak mocno wymagających, będzie zadowolona z tego, co telefon nam oferuje. Oczywiście wszystko to aktualnie działa na Androidzie 9.0 z nakładką One UI wersji 1.0 i cóż, nie raz, nie dwa to powtarzałem, TouchWiz nie był najlepszą nakładką od Samsunga, Samsung Experience był trochę lepszy, a One UI działa nieźle. Natomiast też chciałbym zauważyć, że ostatnio też sporo się mówiło na temat tego, że telefon nie dostanie wsparcia do Androida 10, bo dwuletni cykl aktualizacji dobiegł końca, mianowicie telefon wyszedł stokowo na Androidzie 7.0 Nougat. Telefon ma wbudowane 64 GB pamięci masowej oraz oczywiście, tak jak wcześniej powiedziałem, mamy też możliwość rozbudowania tej pamięci poprzez kartę microSD do 1 TB. Natomiast jeżeli chodzi o aparat fotograficzny, tutaj mamy pojedyncze oko aparatu 12-megapikselowe z przysłoną 1.7 o szerokości 26 mm. Jest to aparat przyzwoity, tym bardziej mając na uwadze fakt, że jest to urządzenie niemalże 3-letnie. W telefonie mamy możliwość nagrywania hyperlapsów, zwolnionego tempa, super slow motion, mamy też tryb panoramiczny oraz tryb Pro, dzięki któremu mamy możliwość personalizacji poprzez manualny tryb ustawień w aparacie. Telefon dobrze radzi sobie z filmami w 4K przy 30 klatkach, mamy też opcję Full HD 3060 lub 240 klatek 720p. Oczywiście obiektyw posiada optyczną stabilizację obrazu. Frontowy aparat to 8 megapikseli, również ze światłem 1.7, rejestrujący filmy w maksymalnej rozdzielczości 2K 1440 przy 30. W temacie audio jest przeciętnie. Pamiętajmy proszę, że jest to tylko i wyłącznie pojedynczy głośnik mono, który gra co najwyżej przyzwoicie. Nie jest to nie wiadomo jak satysfakcjonujący poziom, jednak też musimy być świadomi tego, czy w głównej mierze będziemy słuchać muzyki, oglądać filmów, grać w gry na głośniku, czy jednak będziemy podłączać słuchawki, a jak dobrze wiecie, jack również w tym urządzeniu się znajduje. W temacie baterii jest raczej źle niż dobrze. Mianowicie bateria o pojemności 3000 mAh już w momencie premiery nie dawała sobie rady z urządzeniem. Z perspektywy kolejnych 3
3 lat, nic się nie zmieniło. Telefon ten nie jest w stanie wytrzymać jednego intensywnego dnia pracy. Ba, śmiem nawet powiedzieć, że 3/4 dnia nie zawsze będzie w stanie wytrzymać, tym bardziej mając na uwadze to, jak często korzystamy z internetu, iż smartfon stał się nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania, dlatego też pamiętajcie, proszę, żeby mieć w razie czego w zanadrzu ładowarkę. W telefonie mamy szybkie ładowanie 15-watowe oraz, tak jak wcześniej wspomniane, możliwość ładowania w trybie indukcyjnym, czyli w standardzie Qi. Co do ceny, wszystko oczywiście jest od dystrybucji i tego, gdzie urządzenie będziecie w stanie kupić. Natomiast w internecie znalazłem ceny od 1200 do nawet 1999 zł. Wszystko będzie zależne od miejsc, w których dane urządzenie będziecie szukać. Zatem podsumowując, Samsung Galaxy S8 jest to urządzenie, które z perspektywy lat zestarzało się niesamowicie dobrze. Głównie mam tutaj na myśli ekran oraz samą konstrukcję i to, jak to urządzenie się prezentuje. Na plus urządzenia bezapelacyjnie mógłbym zaliczyć konstrukcję, złącze na karty pamięci, szybki skaner odcisków palców, ekran, nadal niezły aparat oraz rejestrację filmów 4K30, szybkie ładowanie 15-watowe oraz ładowanie indukcyjne w standardzie Qi. Na minus, mimo wszystko przeciętny głośnik mono, wydajność, która w dalszym ciągu jest akceptowalna, jednak z perspektywy lat raczej nie zachęcam do kupowania tego urządzenia na najbliższe 2 lata, no i bateria w tym urządzeniu po prostu nie daje sobie rady. W moim przypadku, jak wytrzymywałem około 3, może 3,5 godziny, zaznaczam, na Wi-Fi był to max. Podejrzewam, że to urządzenie, jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem, co najwyżej proponuję je kupić na rok. Moi drodzy, z mojej strony byłoby to wszystko. Ja z tego miejsca jeszcze chciałbym serdecznie oficjalnie podziękować Markowi. Nie będę tutaj mówić z nazwiska, bo wiadomo, RODO. Marku, serdecznie Ci dziękuję za użyczenie tego telefonu do przygotowania tego materiału. Lada dzień telefon odsyłam wraz z kilkoma gadżetami i prezentami z okazji świąt. No i z okazji tego, że użyczyłeś mi telefon do testów. Moi drodzy, najprawdopodobniej ten materiał pojawi się 2-3 dni przed świętami i podejrzewam, że do świąt żaden kolejny materiał się nie pojawi. Dlatego chyba to jest ten czas i miejsce, aby życzyć Wam zdrowych, pogodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, wytrwałości, obiedzcie się za wszystkie czasy. My widzimy się, podejrzewam, w okresie świąteczno-sylwestrowym. Dziękuję serdecznie, miłego, spokojnego dnia życzę. Pozdrawiam, see ya!